Serdecznie Państwa witamy na dzisiejszym koncercie, który jest poświęcony sprawom istotnym, ważnym, pięknym naszej historii. Mamy przyjemność gościć kompozytora, pianistę, pana Janusza Kochutę, który w 2018 roku skomponował kantatę Niepodległość. To cykl bardzo pięknych pieśni opowiadających o tej tematyce. Tak więc nie zabraknie również elementów z tych rejonów Polski, które w tym samym czasie, co ziemia kaszubska odzyskiwały niepodległość, a więc w 1920 roku. Chcemy zaprezentować kilka pieśni związanych z powstaniami śląskimi, bowiem Śląsk Cieszyński, z którego akurat my również tutaj przyjechaliśmy, również odzyskał niepodległość w 1920 roku. Więc świętujemy naszą niepodległość. A usłyszycie Państwo Joannę Jatkowską-Korpielę, śpiew. Pana Waldemara Szczypiora, to jest dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Gniewinie, ale również gra na puzonie, jest społecznikiem, osobą, która ma na swoim koncie także wiele różnego rodzaju warsztatów dla młodzieży, orkiestr młodzieżowych, no krzewi tą kulturę muzyczną. Waldemar Szczypior. Tutaj od części elektronicznej, nagłośnieniowej, akustycznej, jak i od fortepianu i kilku kompozycji, ale również aranżacji naszych utworów jest kompozytor, pianista, muzyk jazzowy Janusz Kochut. Ja będę miała przyjemność grać na wiolonczeli, nazywam się Urszula Mizia, serdecznie Państwa witam. Ja się okopałam tutaj po lewej stronie. Także udało nam się tutaj oflagować. Jak tu jechaliśmy do Państwa, to powiedziano nam, no cieszcie się, że nie gracie na pełnym, przed pełnym otwartym morzem. No i cieszyliśmy się, ale niedługo. Bo dzisiaj to prawie, że jak na morzu. Ale będziemy próbować, zwłaszcza dzięki Państwa uprzejmości, dlatego że liczę na to, że część kompozycji Państwo bardzo dobrze znacie i po prostu wspomożecie nas tutaj we wspólnym śpiewie, we wspomnieniach z młodości być może, albo też będziemy ćwiczyć na przyszłość, jeśli jesteśmy w odpowiednim wieku i śpiew tutaj z dużą ilością jodu będzie działał nie tylko cudownie dla duszy, ale także prozdrowotnie, także serdecznie zachęcamy. Pierwsza pieśń z czasów powstań śląskich, jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi. To jest piosenka ogólnie teraz znana i chętnie śpiewana. Zapraszamy. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Ożył biały,
Dziękujemy bardzo. Kolejną kompozycją, którą możemy wspólnie wszyscy zaśpiewać, jest Rota. Jest to pieśń niezwykła, ponieważ pieśń, która jak gdyby firmuje naszą polskość, napisała słowa Maria Konopnicka, muzykę Felix Nowowiejski. Felix Nowowiejski to bardzo znany kompozytor polski, jeden z czołowych, późniejszy po Chopinie. Znany był z wielu utworów, no może nie aż tak znany jak Chopin za granicą, ale w Polsce niezwykle płodny i dobry kompozytor. Także Felix Nowowiejski, Rota i Państwo oczywiście serdecznie zapraszamy, śpiewajcie z nami. Około 1918 roku, czyli z tego czasu, kiedy większość Polski już była niepodległa, bądź też o krok przed odzyskaniem niepodległości. Pieśń, którą Państwo na pewno doskonale znacie, Szara piechota. Zagramy już za chwileczkę, zaśpiewamy wspólnie. Mając na uwadze, że to właśnie z tą pieśnią na ustach żołnierze szli, żeby przynieść niepodległość kolejnym częściom Polski. Jak wiemy, nie wszystkie części Polski jednak w 1918 roku tę niepodległość odzyskały. Między innymi u nas na Śląsku niepodległość przyszła później. My jesteśmy z Bielska Białej. My odzyskaliśmy niepodległość w dość nietypowy sposób, bo Biała w 1918, a Bielsko w 1920, a więc my świętujemy właśnie teraz. Państwo zresztą też tutaj. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni zła. Maszerują strzelcy, maszerują.
Już zachodzi czerwone słoneczko. Powstania śląskie zakończyły się odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1921 roku, a więc kolejne świętowanie jeszcze przed nami, a tymczasem już zachodzi czerwone słoneczko. Którą już tutaj słyszeliśmy z tej ławeczki tutaj, którą Państwo macie tu taką piękną. Morze, nasze morze. Tym razem Państwo będziecie mieli okazję zaśpiewać z nami. Pieśń, która powstała dzięki kapitanowi Adamowi Kowalskiemu, oficerowi marynarki wojennej. W czasie, kiedy owa marynarka wojenna powstawała, Gdynia powstawała i wtedy ta pieśń została skomponowana. No i do dzisiaj jest wielkim, wielkim, no można powiedzieć, przebojem, a zarazem bardzo mądrą pieśnią. A to nasz Bałtyk. Ciebie będziem strzec.
żadna siła, żadna burza nie odmierzy Gdyni nam. Własna flota, choć nieduża, czujnie strzeże portu bram. Boże, nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać. Ciągnie rękę, aby może zabrać nam. Artyleria da mu w szczękę granatami z polskich dział. Morze, nasze morze, wiernie Ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec. Dziękujemy serdecznie. I drodzy Państwo, teraz taka maleńka wstawka ze współczesności. Z kantaty Niepodległość, którą napisał tu obecny kompozytor Janusz Kochut na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 roku. Zaśpiewamy pieśń Tyle nieznanych mogił. Troszeczkę zadumy tym razem. Do tej pieśni napisał pan Mirosław Bochenek, który najbardziej znany jest z tego, że pisał teksty do piosenek dla zespołu Dżem. Z kantatą Niepodległość jeszcze się spotkamy, a tymczasem hymn kaszubski, czyli tam, gdzie Wisła do Bałtyku w polskie morze płynie.
Hymn Kaszubski jest również dziełem Feliksa Nowowiejskiego, o którym mówiłam na początku naszego koncertu. Także będzie to kolejna kompozycja naszego wielkiego polskiego kompozytora. Był on jednocześnie wielkim patriotą. Napisał również muzykę do hymnu do Bałtyku, który również słyszałam jest tutaj na państwa ławeczce. Także kompozytor patriota, niezwykle płodny i te jego melodie naprawdę bardzo piękne. A hymn Kaszubski zaraz sobie tutaj zaśpiewamy. Serdecznie za to piękne wykonanie z Państwem. Skoro już jesteśmy i przy Śląsku, i przy Pomorzu, to jest nasza piękna polska Wisła, która nas spina, przez cały kraj płynie i świadczy o tej naszej polskości. Początek bierze pod Baranią Górą, a więc niedaleko naszych terenów w Wiśle. No i wiadomo, wpada tutaj niedaleko do morza. Dlatego teraz płynie Wisła, płynie. Zaśpiewajmy sobie razem tego pięknego krakowiaka. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała. A w dowód miłości wstęgą opasała, a w dowód miłości wstęgą opasała. Chociaż się schowała w niepomorskie lasy, w niepomorskie lasy. I do morza wpada, płynie jak przed czasy. I do morza wpada, płynie w owsze czasy. Bo nasz naród polski ma ten urok w sobie, ma ten urok w sobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Hymn Śląska Cieszyńskiego, czyli rejonów, z których najbardziej, jak gdyby, do których najbardziej zalicza się nasze Bielsko-Biała, skąd pochodzimy, to kompozycja Jana Kubisza,
który był zaolzianinem, czyli mieszkał już w tej chwili, gdyby patrzeć, za granicą z Czechami. Napisał piękny hymn pod tytułem Ojcowski Dom. Głębokie słowa, takie ponadczasowe i odnoszące się do wszystkich wszędzie. Także teraz wykonamy dla Państwa Ojcowski Dom. Jeśli ktoś z Państwa zna, serdecznie zapraszamy, zaśpiewajmy razem. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła, tu się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęło. A gdy ci przyjdzie odejść stąd i pójść gdzieś w świat daleki, ojcowski dom dzieci miej w pamięci swej na wieki. Ojcowski dom dzieci Teraz kolejna kompozycja Janusza Kochuta z kantaty Niepodległość. Tym razem będzie to moja piosenka druga do słów Cypriana Kamila Norwida. To ten wiersz, który na pewno świetnie Państwo znają. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Janusz Kochut jest zachwycony poezją Norwida. Dlatego też taki wybór, ale myślę, że jak na dzieło sławiące Polskę niepodległą, taką prawą i dobrą, to myślę, że Norwid jak najbardziej dobry wybór. Thank you.
Mówi, podpowiada kompozytor, że my tu zaślubiny z morzem robimy. Takie muzyczne. Tym razem. W setną rocznicę tych prawdziwych. A chyba nam się jakaś kartka zaślubiła tam. No dalej, mistrzu, dalej. No każdy wrzuca to, co ma, prawda? Jak nie ma pierścienia, to nuty można. A tak, drodzy Państwo, my tu jeszcze chcieliśmy Państwa obdarować takim fragmentem z naszego Podbeskidzia, a właściwie z gór, troszeczkę dalej idąc w góry. Będzie wiązanka pieśni góralskich. Taka malownicza, żebyście się troszeczkę Państwo przenieśli na te haliczki nasze. Śląska Cieszyńskiego na te otwarte przestrzenie między jednym groniem a drugim, gdzie pasterze nawołują się nawzajem, wypasają owieczki. No i hej!
Drodzy Państwo, no to jeszcze jedną, tym razem z gór, z regionu żywieckiego. Jeszcze jedna melodia góralska. Państwo, takie polskie melodie sprawiały, że prosty lud przechowywał dobro narodowe, polską mowę, polskie tradycje, polskie zwyczaje i dzięki temu ludowi regiony Polski, gdzie najdłużej nie było niepodległości, przetrwały i zachowały polskość. Także stąd nasze takie melodie ludowe wszelakie, zawsze grane przy okazji takich programów, żeby uhonorować ludność, prostą ludność, która dbała o polskość. Jeżeli Państwo zechcecie, bardzo proszę, znaczy jeśli można prosić, a właściwie należy prosić o powstanie. Nie można inaczej. Oczywiście jest to Mazurek Dąbrowskiego. W ziemi kaszubskiej jest Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie. Także ziemia kaszubska, w szczególności ten nasz polski hymn ma w pieczy. Yeah.
wiatr nam, drodzy Państwo, przygrał na koniec. Także pięknie wyszło. Dziękujemy Państwu serdecznie za to, że byliście tutaj z nami. Grali dla Państwa Urszula Mizia na wiolonczeli, Janusz Kochut, kompozytor, aranżer na fortepianie, Waldemar Szczypior na puzonie i miałam dla Państwa i z Państwem przyjemność śpiewać Joanna Korbiela-Jatkowska. Państwo pozwolą, że w imieniu mieszkańców miasta Puck i naszych gości bardzo Państwu podziękujemy. Chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście dzisiaj jest moment idealny na ten występ. Hymn Polski przypomniał nam wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej, że dzisiaj jest obowiązek do spełnienia. Mam nadzieję, że większość z Państwa już jest po. Część może przed. Jeżeli ktoś jest spoza Pucka, nie wie gdzie pójść, to ja służę informacją, gdzie są nasze lokale wyborcze, jak macie zaświadczenia. No i przede wszystkim jest idealny moment. Po pierwsze cieszę się bardzo, że jesteście z Bielsko-Białej. To jest niecałe 40 km do Cieszyna, a Cieszyn jest miastem partnerskim miasta Puck. I o tej porze zazwyczaj w Pucku gościliśmy cieszyniaków i był koncert Cieszyn w Pucku, a my w maju, w czerwcu jeździmy na Śląsk Cieszyński i mamy imprezę pod tytułem Puck w Cieszynie. Także proszę naszych cieszyniaków kochanych również pozdrowić. W tym roku z powodu pandemii niestety te nasze spotkania nie doszły do skutku, więc mamy na miasto. Pani burmistrz, przepraszam bardzo, ja pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki w Cieszynie. Także super. Prosto stąd niemalże. Będą pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, bo to jest wspaniałe partnerstwo. Ja tylko chcę powiedzieć, że oczywiście to miejsce wybraliśmy celowo, żeby ta sceneria, chociaż niełatwa dla artystów, przypominała o tym, że rok 2020 jest rokiem stulecia zaślubin Polski z morzem i to nie tu, co prawda, 200 metrów dalej odbywały się zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku, a dzisiaj obchodzimy i świętujemy, ja mam taki znaczek, stulecie polskiego lotnictwa morskiego. Dzięki tym zaślubinom baza lotnictwa morskiego powstała w Pucku od 23 roku, nazywała się to, był tam dywizjon morski, dywizjon lotniczy. Także początki lotnictwa morskiego i marynarki wojennej również wiążą się z Puckiem, zanim powstała Gdynia. I jeszcze jedno, my w hymnie, a czy w piosence Morze Nasze Morze w Pucku śpiewamy Pucka nam. Ja tak myślałam. Tak, w Gdańsku śpiewają Gdańska. My śpiewamy Pucka i tak jest też właśnie tutaj na tej naszej ławeczce, gdzie można sobie wysłuchać z wersją pucką. No i teraz bardzo dziękując, chcieliśmy Państwu jeszcze wręczyć prezenciki. Mam nadzieję, że będą oklaski w tym momencie jeszcze od widowni. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy tutaj władzom Pucka za te piękne prezenty i za tą gościnę. My w takim razie, skoro tutaj Państwo proszą, wykonamy ostatnią część, finał z kantaty Janusza Kochuta pod tytułem Niepodległość. Jest to kompozycja, do której słowa napisał również Mirosław Bochenek, czyli ten, który obdarował swoją poezją zespół Dżem. Jeszcze chwileczkę na przygotowanie. No i w ten sposób pożegnamy się z Państwem patriotycznie, dziękując za te chwile. Były naprawdę to bardzo piękne chwile dla nas tutaj nad polskim morzem z tym cudownym morskim wiatrem i z przewspaniałą publicznością. Dziękujemy serdecznie.
jeszcze czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas, chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść. Kim będzie za x lat współczesny człowiek, człowiek? Pochylmy się. Serdecznie.